Zadało sobie pytanie, czego ja chcę? Chcę być równy innym. Otóż to symboliczne zdanie, często podkreślam wagę jego, bo od chłopaka bliskiego, który krowę pasał, wtedy już pisząc pamiętniki i podsumowując swoją całą działalność, poda nic więcej nie chciałem. Ani panowania nad Polską, ani nad jakąkolwiek inną warstwą. Nie marzyłem o tym, żeby chłopi rządzili, narzucali władzę komu innemu, tylko żeby byli równi. Mówiąc o sobie, chciałem być równy innym, myślał wciąż związany z warstwą chłopską, jej reprezentant, troską obejmujący byt materialny, ale także prawa obywatelskie. I to na ówczesne czasy było tak wielką odwagą, powiedziałbym, to było rewolucyjne stanowisko w Polsce szlacheckiej. Przy Radziwiłłach Sanguszkach odważa się ten dawny poddany Sanguszkom, bo ojciec jeszcze pańszczyznę odrabiał, odważa się żądać w Polsce praw równych dla chłopów z innymi. Autora Chłopów Władysława Reymonta wita chłop Wincenty Witos. Tutaj żegna go na powązkowskim cmentarzu. To prawie wszystkie ujęcia filmowe, jakie utrwaliły postać wójta z Wierzchosławic. Wierzchosławice dzisiejsze byłyby wsią jak setki innych, gdyby nie postać człowieka, który tutaj urodzony zaszczepił poczucie godniejszego i lepszego życia. Z Wincentem Witosem związany jest ten dom ludowy, wybudowany na początku XX stulecia. Figura Matki Boskiej postawiona jako wotum dziękczynne na 500-lecie bitwy pod Grunwaldem przez tutejszych chłopów. A także ten kanał melioracyjny, który okoliczni mieszkańcy nazywają Ulga. Już niewiele pozostało z tamtych XIX-wiecznych Wierzchosławic. Wśród starych drzew owocowych stoi uratowany przez sąsiadów i zwolenników dom Witosów na tzw. dwudniakach, bo dwa dni w tygodniu chodziło się stamtąd na pańszczyznę. Ta chata, choć to dzisiaj muzeum, ma w sobie wiele autentyzmu. Izba rodziców Wojciecha i Katarzyny Witosów. Stąd latem Wincenty chodził pasać krowy, zimą do szkoły, później do pracy przy wyrębie lasu. Tutaj czytał rodzinie książki o Kościuszce. Był oszczędny i zaradny, wybudował nowy dom dla siebie i poślubionej Katarzyny Tracz. Ale od swojej zagrody widział więcej i chciał więcej. Witos już był wielkim działaczem w Wierzchosławicach. Wszyscy uznawali, że to jest człowiek bardzo mądry przez czytanie książek i gazet. I dlatego też młodzi wzięliśmy się do czytania, bośmy chcieli być tacy mądrzy jak i Witos. Witos w ten czas już był wójtem. Jako wójt starał się, żeby wygląd Wierzchosławic zupełnie zmienić pod względem ekonomicznym, to znaczy się uporządkować drogi, bo to były kałuże, i odwodnić grunta, nauczyć chłopów siać, orać, nawozić nawozami sztucznymi. Przeto założył organizację kółka rolniczego i przez to kółko rolnicze uświadamiał chłopów w ten sposób, że ściągał prelegentów i z powiatu, i z województwa. Ci wykładali z dziedziny rolnictwa, hodowli, pszczelarstwa i ogrodnictwa. Był bardzo przywiązany do ziemi i starał się, żeby ta ziemia była zawsze odpowiednia i na czasie uprawiana i odpowiednio nawożona. Pracowity był niesamowicie. Wierzchosławice, jak i cała Małopolska, w wyniku rozbioru znalazły się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Było bardzo ciężko. To tam i wtedy zrodziło się określenie galicyjska bieda. Ale w odróżnieniu od innych zaborów tutaj nie tępiono Polaków, ich mowy, wiary i tradycji, dając nawet znaczną autonomię, dopuszczając włościan do samorządów lokalnych i parlamentu. Witos był jednym z pierwszych chłopów posłów do Sejmu Krajowego we Lwowie.
Często przyjeżdżał do tego miasta, chłonąc jego niepowtarzalną atmosferę. Lwów był jednym z ośrodków, gdzie narodził się ruch na rzecz emancypacji narodowej i społecznej wsi. Wystawa rolnicza i słynna panorama racławicka na stulecie insurekcji kościuszkowskiej pobudziły ambicje polityczne chłopów. Pobudzały je również galicyjskie gazety: Kurier Lwowski, Przyjaciel Ludu, Pszczółka, adresowane do ludności wiejskiej. Wielką rolę emancypacyjną odegrali tacy działacze ludowi jak ksiądz Stanisław Stojałowski, Stanisław Potoczek, Bolesław Wysłouch, Maria Wysłouch, Karol Lewakowski, Jakub Bojko, Henryk Rewakowicz, Jan Stapiński. Najpierw Stronnictwo Ludowe, później Polskie Stronnictwo Ludowe Piast dały początek politycznemu ruchowi chłopów galicyjskich. Witos wyrastał na przywódcę, który gromadził wokół siebie coraz większe rzesze zwolenników. Cała ta praca polityczna i oświatowa była siewem, który miał wydać owoce, gdy wybuchła wojna światowa. Z nią Polacy wiązali wielkie nadzieje. Ziemie polskie, a szczególnie rodzinne strony Witosa, wiele ucierpiały w wyniku działań wojennych. Wincenty Witos był wówczas posłem do Parlamentu Cesarstwa w Wiedniu. Tutaj, wobec najwyższego przedstawicielstwa cesarstwa, po raz pierwszy przemówił po polsku. Krzywdy, które znosi społeczeństwo polskie od początku wojny światowej, aż do tej pory wołają pomstę. Już nie do tej izby, nie do świata, ale wprost do Boga. Daliśmy wszystko, czego mogło żądać państwo, a więc zdrowie, mienie, a często nawet życie. Żołnierz polski okazał się najwięcej wiernym, najbardziej ofiarnym. Posługiwano się też nim, wysuwając go na najwięcej niebezpieczne i zagrożone posterunki. Wielkie usługi oddawała także państwu ludność cywilna. Robiliśmy to wszystko bez szemrania, z tą wiarą i przekonaniem, że ofiary nasze zostaną uznane, intencje zrozumiane. Omyliliśmy się jednak w srodze. Tak władze cywilne, jak i wojskowe zachowują się wobec ludności polskiej w sposób wprost okrutny, często gorzej niż w kraju nieprzyjacielskim. Nie tylko, że zabrały one niemal wszystkich mężczyzn do służby wojskowej, że zniszczyły kraj wiecznie trwającymi, bezwzględnymi rekwizycjami, ale rzucały jeszcze zupełnie rozmyślnie na polskie społeczeństwo po twarz, jakoby ono współdziałało z wrogiem. On sam, gdy umilkły działa, odbiera dla Polski dawny zabór austriacki, stojąc na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. I Polska stała się faktem. Jeszcze raz zauważyła go kamera filmowa, gdy z Ignacym Daszyńskim składał hołd poległym za ojczyznę. Na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu powiedział: Polska będzie potężna, gdy się oprze na masach ludowych. W Polsce muszą zniknąć wszystkie przywileje, a masy ludowe, wśród których jest jeszcze wiele nieufności, muszą odczuć, że mają swoją ojczyznę,
sprawią to gruntowne reformy społeczne. W młode państwo polskie uderzyła zbrojna bolszewicka fala. W tej kryzysowej sytuacji w lipcu 1920 roku Wincenty Witos zostaje premierem rządu obrony narodowej. Współdziała z Józefem Piłsudskim. Otrzymuje najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego. Ale wspomina później ten czas z goryczą. Po wojnie 1920 roku czułem, że Polska polityczna, zarówno wsteczna, jak i postępowa, tak magnacka, jak i demokratyczna, zawstydziła się w swej chwilowej słabości powołania chama na takie stanowisko i dała mi to odczuć w sposób jak najbardziej widoczny i przykry. Łamano sobie w różnych kołach głowę, po co i na co otworzono mi drogę do władzy i ministerialnych podwojów. Przesyłano mi trupie głowy, wyroki śmierci, obelżywe listy i kartki, domagające się natychmiastowego ustąpienia. Były czasy, kiedy dla jednych byłem chłopem, arystokratą, dla drugich zaś równocześnie zwyczajnym, sanguszowskim drwalem. Gdy jedni chcieli widzieć we mnie tylko rozbójnika Szele, pragnącego pożreć żywcem szlachtę, to w tym samym czasie drudzy ogłaszali mnie zdrajcą chłopów, księżym parobkiem i pańskim lokajem. W maju 1926 roku rząd Wincentego Witosa uległ zamachowi stanu dokonanym przez Józefa Piłsudskiego. Sprawdziły się obawy Witosa o los struktur państwa polskiego. Konstytucja postarała się o nadanie, o zagwarantowanie wszelkich możliwych praw każdemu obywatelowi. Zapomniała niejednokrotnie o samym państwie. Po złożeniu dymisji z urzędu premiera, Wincenty Witos wrócił na wieś do rodziny i chłopów. Na kolanach Katarzyny Witosowej wnuczek Wincenty. Pracy politycznej i uświadamiającej nie zaprzestał. Jego popularność wzrastała. Gdy nadeszła 25. rocznica działalności parlamentarnej Wincentego Witosa, Wierzchosławice wypełniły się tłumem zwolenników. Jednocześnie przeciwko nowej władzy organizuje się opozycja. Powstaje tzw. Centrolew i program walki z sanacją. Przywódców Centrolewów trącono do twierdzy brzeskiej i wytoczono proces. Wincenty Witos znalazł się wśród oskarżonych. Wysoki sądzie, ja byłem tym prezesem rządu, który został przez zamach majowy obalony. Nie ja dokonałem zamachu, ale ja wraz z rządem stałem się ofiarą zamachu. Rząd ten nie był przecież rządem uzurpatorskim. Był rządem konstytucyjnym, zatwierdzonym przez pana prezydenta Rzeczypospolitej. A więc kto inny robił zamach i spisek? A ja siedzę na ławie oskarżonych. Wtedy rozeszła się legenda Witosa. Wielki polityk, wielki patriota. Bo mówił nie tylko o swoich dolegliwościach, kłopotach, ale mówił, dlaczego Polska zagrożona jest w swoim ustroju, a obywatel w tymże ustroju
jest praw pozbawiany. Broniąc człowieka, obywatela, bronił także ustroju opartego konstytucję marsową. List gończy ścigający oskarżonych i skazanych przyspieszył decyzję o emigracji. Zamieszkał w Czechosłowacji, gdzie władzę sprawowała bliska mu ideowo partia agrariuszy. Wizyty Macieja Rataja, Władysława Sikorskiego, Wojciecha Korfantego i córki Julii wypełniały dni i lata emigranta. Wiele pisał. Zachował się jego list dźwiękowy do chłopów polskich. Ty chłopi, ty tylko możecie zmienić to straszne położenie. Wy stanowicie sami ogromną wielkość narodu. Wy utrzymujecie państwo. Na wasze barki spada tak odpowiedzialność za nie, jak i prawo rozporządzenia nim. Wy powinniście wyrwać rogu niepowołany. Wyście powinni uczynić z niego przybytek prawa, odstoję sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. Tymczasem w Polsce zmarł Józef Piłsudski. Niewątpliwie było to istotne wydarzenie polityczne w dziejach II Rzeczypospolitej, wszakże nie dla Witosa. Pozostał na emigracji. Marszałek odszedł, problemy w Polsce pozostały. Witos z emigracji widział to jeszcze ostrzej. Po wprowadzeniu nowej konstytucji na rzuceniu, Witos rzuca hasło zorganizowanie siły zdolnej do czynnego wystąpienia przeciw formom ustroju, przeciw ekipie rządzącej. I dlatego o 36 zaczyna się instruktaż wszystkich przyjeżdżających działaczy chłopskich, trzeba iść na strajk, trzeba iść na demonstrację, ponieważ żadne rezolucje uchwalane nic nigdy nikomu nie dałem. I dlatego Witos Terenowiec, przywódca, który we wszystkich województwach stale bywał, do powiatu, do gmin docierał, nam przykazał, macie chłopów przygotować do wielkiego wstrząsu w Polsce, do strajku włącznie. I dlatego 37 do sierpnia Witos jest zajęty tą myślą. Bez myśli Witosa, bez idei Witosa nie byłoby strajku. Dlaczego? Bo to była walka. Chłopi przeszli kryzys. Witos zdawał sobie sprawę ze skutków kryzysu światowego. Ale ani raz, gdy przyjeżdżaliśmy do niego na odprawę, nie mówił o tym, że chłopi nie mają wiadra, wideł czy łańcucha. Mówił o tym, chłopi nie mają praw. I o te prawa toczyła się walka. Wielu chłopów trafiło do więzienia. Rok 1937. Wielki strajk chłopski. Ranni, zabici, uwięzieni. Te fakty świadczą najbardziej o stopniu wzburzenia wsi. Tymczasem nasila się kryzys w Europie. Głód na Ukrainie, wojna w Hiszpanii. Idą wypadki największej miary. Zmienia się karta Europy. Drze się ostatnie szpargały układów. Nie wiemy, kiedy rozpędzone i rozuchwalone prusactwo uderzy w nasze ściany, ale wiemy,
że ono to zrobi. W roku 1938-39 rozlegają się na wsi coraz częściej żądania powrotu Witosa z emigracji. Po upadku Czechosłowacji Witos nielegalnie wraca do kraju. Wita się z sąsiadami, oddaje hołd poległym chłopom. Stara się uciszyć wrzenia, bo Polsce grozi zewnętrzny wróg. Włącza się do pracy politycznej w kraju. W jego otoczeniu pojawili się młodzi, odgrywający coraz większą rolę działacze wychowani w niepodległej Polsce. Wśród nich Stanisław Mikołajczyk. Witos regeneruje nadszarpnięte zdrowie. Sanatorium w Truskawcu odwiedzają działacze ludowi z całej Polski. W ostatnim dniu pokoju umiera żona Katarzyna. Pogrzeb w Wierzchosławicach. Twarze pełne bólu i niepokoju. Jest już wojna. W czasie bombardowania lotniczego Witos zostaje ranny. Aresztowany przez Niemców, zostaje osadzony najpierw w rzeszowskim więzieniu, później w zakopiańskiej willi gestapo i w Berlinie, wreszcie pilnowany w domu w Wierzchosławicach. Nadszarpnięte zdrowie, życie w cieniu gestapo. W 1944 roku zamierzany był przerzut Witosa do Anglii, ale operacja ta nie doszła do skutku. Oto przygotowana fałszywa kankarta. Wraz z wkraczającą Armią Czerwoną nadchodzą formacje NKWD wychwytujące również polityków polskich. Witos też jest na ich liście. Do ciężko chorego przywódcy Chłopskiego przychodzą zaproszenia do udziału w projektowanym rządzie jedności narodowej. Komunistom, Stalinowi i Bierutowi potrzebny był listek figowy. Witos odmawia, choć wejście Mikołajczyka do rządu w pełni aprobuje i przekazuje mu przywództwo w Polskim Stronnictwie Ludowym. Czuje zbliżający się koniec. Umiera 31 października 1945 roku. Pozostawił swoją ostatnią odezwę do chłopów polskich. Budujemy więc to nasze państwo na ruinach, zgliszczach i popiołach. Stawiamy gmach, w którym na stałe i niepodzielnie królować winny samodzielność, wolność, prawo i sprawiedliwość. Wyzbyć się musimy też wielu błędów i nawyknień, a między nimi pychy i zarozumiałości. Zaślepiają one i do nieodzownego upadku prowadzą. Tragiczny przykład mamy na naszej, niezbyt odległej przeszłości. Ileż to krzyku było o naszej mocarstwowości w momencie, gdy nieszczęście się dobijało do naszych wrót. Stańmy na gruncie prawa. Kierujmy się sprawiedliwością. W Polsce odrodzonej, demokratycznej, ludowej nie może być elity panującej i niewolników, a choćby tylko upośledzonych obywateli. Stojąc na gruncie współpracy, bądźmy zawsze gotowi do walki bezwzględnej ze wszystkim złem, który by się w Polsce odrodzonej chciał zagnieździć. Bierzmy czynny udział we wszystkich dziedzinach życia państwowego. Nie pchajmy się jednak na urzędy i stanowiska, które przekraczają nasze siły i zdolności. Nie szukajmy cudów ani cudotwórców. Nie gardźmy wzorami wypróbowanymi.
Korzystajmy z rady i pomocy ludzi doświadczonych, szczerze nam życzliwych. Strzeżmy się rzekomych geniuszów i ludzi fałszywych. Świadomi swoich praw i obowiązków, jak i odpowiedzialności przed przyszłością i narodem, stańcie razem do pracy. Pracy wytrwałej, tworząc dobra konieczne dla współczesnych i potomnych. Pisał niegdyś w tym gabinecie. Z pnia i rdzenia tej wsi wyszedłem. Z nią żyłem i z nią cierpiałem, przechodząc złą i dobrą dolę.